Jakiś czas temu dołączyłem do platformy Patronite, w której możecie dołożyć swoją cegiełkę w rozwój tego kanału. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem, który również znajduje się w opisie tego filmu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy większość z was kojarzy ten motocykl, który stoi za moimi plecami. Jest to BMW F800 GS. Pojawiało się często na moich poprzednich filmach. Dzisiaj w ręce mam małą paczkę, która spowoduje, że zrobimy mały lifting właśnie, albo modyfikację tego motocykla. Otóż jego lampa aktualnie jest w wersji brytyjskiej, dlatego też świeci nie tak jak powinna. Jest to też lampa oryginalna w BMW, która z żółtą żarówką daje bardzo słaby promień światła. Próbowaliśmy włożyć tam żarówki LED-owe, Night Eye, takie, które mam na przykład u siebie w Tigerze 800, ale niestety obudowa w tej lampie jest za mała i te żarówki się tam nie mieszczą. Dlatego dzisiaj przyszła do nas paczka z Chin. Ale nie obawiajcie się, została bezpiecznie do nas przetransportowana i przesyłka trwała dosłownie 2 tygodnie, gdzie oficjalnie pisało, że będzie szła ponad miesiąc. Zanim jednak podłączymy nową lampę i pokażemy jej prawdziwy efekt, to chciałbym pierw dla porównania przedstawić obecną, jak świeci w nocy, na światłach mijania, drogowych i dodatkowo mijania z halogenami LED-owymi, jako doświetlającymi jezdnie. Ten sam test powtórzymy tuż po zmianie. Dobra, wymieniamy głównie lampę po to, żeby poprawić widoczność w nocy, bo oryginalna lampa nie sprawdza się za bardzo. BMW ma też halogeny dodatkowe, ale one bardziej oświetlają to, co jest przed nami, a nie odległość jakąś dalszą. Dlatego zaraz zrobimy krótki test mający na celu pokazać, czy faktycznie ta wymiana doprowadzi do tego, że widoczność będzie o wiele lepsza. Ogólnie fajnie jest mówić do kamery, kiedy nic się nie robi, a z tyłu pracuje właściciel motocykla i wymienia lampę, ale tak naprawdę nie ma tam za wiele do zrobienia, są tylko dwie śruby, które trzeba po prostu odkręcić. Wtyczka. Co? Dwie śruby i wtyczka. O, dwie śruby i wtyczka, dokładnie. To jest pozycja. No. Fajnie wygląda. To jest pozycja. To jest długie. A to jest mijania. No. I ją można wyłączyć ogólnie jakoś. Tam ktoś pokazywał filmik jakiś. Którą wyłączyć? Wyłączyć tą w ogóle. No po co? Nie, wyłączyć tą. No, jak, bo ona się włącza jak jadę, nie? No. I da się ją wyłączyć, że tylko to siedzi. Aha. No. No jak sami widzicie, lampa świeci bardzo mocno, aż mnie razi w oczy i przydałyby się okulary słoneczne, pomimo tego, że jest noc, jest ciemno, ale nagrywamy właśnie ten odcinek w takich warunkach, żeby pokazać, jak dobrze świeci ta lampa. I teraz ten motocykl w nocy będzie na pewno oświetlał nieźle drogę i będzie widoczny z daleka i ogólnie jest fajnie, już prawie oślepłem. I żeby nie było, to nie jest lokowanie produktu, jest to tylko i wyłącznie film pokazujący, jak możecie fajnie odmłodzić sobie BMW,
kupując lampę z AliExpress, która kosztowała około 700 zł. I wygląda naprawdę teraz zajebiście. Jak już zauważyliście, nasze motocykle mają dodatkowo takie kratki metalowe, które mają za zadanie chronić przed ogromnymi muchami w różnych krajach europejskich i może w przyszłości jeszcze afrykańskich. Dodatkowo wiadomo, głazy, spadające głazy, meteoryty. Ta kratka właśnie służy do tego, by chronić lampę przed rozbiciem. Ale ma też ona swój minus, to znaczy rozprasza światło na boki. Nie no, jest git ogólnie. Fajnie to wygląda. Tak amerykańsko.